skład Texomo Eurobus Przemyśl w bramce z numerem 12 Roman Kołtok, dalej z czwórką Leo Santana, 79 to Bruninho, 13 to Jarosław Łebit i 93 Rafael Cadini. FC Toruń w bramce z numerem 3 Kevin Kolar, później 4 Michał Wojciechowski, 19 to Jakub Sławkowski, 12 Pablo Rodriguez i 21 kapitan zespołu Patryk Szczepaniak. Jest Rafael Cadini. Teraz będzie szansa, uderzenie Jarosława Łebida. FC Toruń gubi futsalówkę. Jeszcze jest szansa Cadini w słupek. Jeszcze raz Łebid, ależ interwencja Kevina Kolara. Najwyżej wysunięty. Jeszcze teraz zgubiony Łebid, sam na sam z bramkarzem Ukrainiec. Myli się w tej sytuacji. Wychodzi jednak z akcją Eurobus, odebrana piłka Lelefinkowi, jeszcze Spychalski, teraz Vanat, Vanat, jak to wszystko się zakończy, Vanat mija bramkarza, zdawało się jeszcze wyłożenie. Widać, że jest aktywny. Teraz próbuje uciec rywalowi, a tutaj Jonathan De Agostini przedziera się, De Agostini, znów zwód, De Agostini, ponownie kapitalna interwencja Kevina Kolara. Będzie Kraśniewski, znów szansa, oczywiście tutaj absolutnie nie ma faworyzacji, również FC Toruń gra ciekawie, ale jednak teraz Fareniuk, świetny Kolar, jeszcze poprawka Fareniuka. Jeszcze tam sędzia pokazał Bruninho, z którego miejsca ma dośrodkowywać. FC Toruń wychodzi jednak z kontrą, świetnie Kraśniewski, Kraśniewski, piłka mija słupek. Szczepaniak do prawej strony, uderzenie. Jeszcze dalekie zagranie. Próbował tam nabiegać Sławkowski. Teraz akcja Eurobusa. Vanat! Vanat z lewej nogi! Kolar broni! Jeszcze pierwszej części. Bramek jak na lekarstwo. Dobrze broni się. FC Toruń! A to jest gol na 1-0! Eurobus Przemyśl dopina swego. Jeszcze teraz koronkowe rozegranie Fareniuka. De Agostini znów wyciągnął się jak struna Kevin Kolar. Zapewne będzie bezpośredni strzał, ale tam bardzo mało miejsca. Spychalski nie zamknął tego! Michał Wojciechowski. Patryk Szczepaniak. Przy futsalówce. Zostawił uderzenie! Sławkowski, Sławkowski przed szansą. Po linii wypuszczony Włoch, De Agostini do Vanata. Jak to wszystko się zakończy? Vanat, Vanat ma szansę uderzyć. Przepraszam, to jest ta 8 minuta. A teraz Bruninho, nie zamknął Fareniuk. Cały czas wydaje mi się, przewaga zarysowuje się po stronie gospodarzy. Łebid sam na sam! Gol! 2-0, dublet Jarosława Łebida. I to jest tak długo wyczekiwane trafienie w tej drugiej połowie. Do przodu Santana. Jest Fareniuk. Fareniuk! Broni Kolar. Ale już śmiało można obwieścić, że to gospodarze dopiszą swoje trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Eurobus Przemyśl po dwóch bramkach Jarosława Łebida dopisuje kolejne 3 punkty do ligowej tabeli. Mike już 9, no prawdziwa twierdza to hala przy ulicy Mickiewicza.